dla tych ludzi dostęp do czystej wody to nowe życie. Dotychczas pili brudną wodę, po którą szli czasami kilka godzin. Teraz ich dzieci są zdrowe, nie umierają na biegunki, nie mają chorób skóry. Woda jest blisko ich domu. Kilka dni temu odwiedziliśmy wioskę, w której Polska Akcja Humanitarna wybudowała studnię. Na nasz widok ludzie spontanicznie zaczęli tańczyć, chcąc nam w ten sposób podziękować. Był to jeden z najbardziej wzruszających momentów z całego wyjazdu. Przed nami wciąż mnóstwo pracy. Na jedną ręczną studnię w Urorze przypada około 2000 osób. Bardzo często kobiety muszą przejść kilka kilometrów, by tu dotrzeć. Do tej pory w południowym Sudanie PAH wybudowała 46 studni i wyremontowała 26. Do każdej studni przeszkoliliśmy także osoby odpowiedzialne za ich naprawę. W budowie studni pomogły nam firmy Meblik, Electrolux, Cisowianka oraz Centrum Witek. Bardzo dziękuję.